Siemanko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Lecimy dzisiaj z bieda składem. Jak widzicie, mój bilans troszeczkę się zmienił od ostatniego odcinka. Niestety przegrałem dwa mecze. No i wyglądało to tak, że tradycyjnie chciałem sobie rozegrać jeden mecz tym brązowym składem, żeby odnowić kondycję w moim podstawowym składzie. No i wygrywałem sobie 2-1 spokojnie w tarczy mistrzów. Nawet nieźle mi szło, chociaż gość miał dużo lepszy skład. I PlayStation doszło do wniosku, że rozłączy mi się z Wi-Fi i tego meczu nie dokończę. A potem drugi mecz postanowiłem zagrać z aktualnym tym zespołem, drużyną tygodnia. No i zebrałem baty niestety, bo okazało się, że moi brązowi zawodnicy nie są w stanie ich nawet dogonić. Więc tak to wygląda. Dwa mecze przegrane, niezwiązane na szczęście zupełnie z sezonem. Jak widzicie, w 9 lidze aktualnie się znajdujemy, mamy 3 punkty i lecimy z następnym meczem. No, po tych ostatnich dwóch porażkach mam nadzieję, że teraz idę po zwycięstwa. 2. Nie mniej, nie więcej. 2 zwycięstwa. Jak widzicie, skład się w ogóle nie zmienił. Mamy to samo zestawienie. No i cóż, bez zbędnego gadania lecimy dalej po zwycięstwo. No i mamy naszego pierwszego przeciwnika dzisiaj. Na ataku Torres, Callejon, tu jest Adebayor chyba, o, no nawet taki dość mocny skład z Serie A. Czy Castro tutaj popisze się strzałem? Dobrym, o Jezu. Bez komentarza, grubo nad poprzeczką. Rodrigo, podanie do tyłu do Castro i Castro teraz jakby to, i Rodrigo! Boże! No teraz błąd Castro. No, żeby to się nie skończyło jakąś zabójczą kontrą, ale kontroluje piłkę z tyłu. Oj, teraz fatalny błąd. Fatalny błąd, który może się skończyć i skończył się bramką. Boże! To jest jego pierwszy strzał celny na bramkę, albo pierwszy chyba w ogóle. I po moim błędzie wychodzi na prowadzenie. Jest 1-0. No i mamy koniec pierwszej połowy. Jest 1-0 i to jest EA Sports. Po prostu gość oddał 0 strzałów, 0 celnych i wygrywa 1-0. No. Jakieś pytania? Ja nie mam żadnych. No i jedziemy z drugą połową. Jak widzieliście, mimo oddania 0 strzałów przez mojego przeciwnika, wygrywa on 1-0. Pięknie. Rodrigo z dystansu. O Boże święty. Lewa noga, która nie służy mu nawet do podpierania się, raczej do mieszania herbaty. Kilka zwodów, Delf, podanie do Castro, Herrera, Boże święty. Herrera pcha się do przodu, ale no, to nie jest jego miejsce. Zdecydowanie to nie jest jego miejsce. Zrzut rożny, może teraz coś się uda spłodzić. Ale bałagan tam w polu karnym, no, proszę. Tak. Zamieszanie w polu karnym, syf, brud, smród i ubóstwo. I chyba jak zwykle Castro znalazł się tam, gdzie być powinien. Nie, Rodrigo. Oni są tak samo ostrzyżeni, ciężko ich rozróżnić. I Rodrigo ratuje nas póki co przed porażką. I w 74 minucie mamy 1-1. No i teraz, żeby to się nie skończyło tragicznie. Błąd obrońcy. Boże, co oni dzisiaj odwalają? Drugi strzał, a tak naprawdę według statystyk to będzie pierwszy strzał mojego przeciwnika. Tragedia. Naprawdę tragedia. Obrona nie gra nic. No to powinno być, znaczy nie wiem, on machnął głową na znak dezaprobaty, nie wiem co to było. Ach, 2-1, cieszyłem się z prowadzenia ile? 5 minut? Słabo, słabo, bardzo słabo. Nawet nie ma co oglądać powtórek, bo nic tam nie zobaczymy. Castro zawodnikiem meczu. Statystyki poproszę. 600 monet. Gościu strzelił 2 bramki, oddając 1 strzał. Więc Jezu, nie mam pytań. Nie mam pytań. Te statystyki mówią same za siebie. Przegrałem mecz. Ten mecz nie powinien się odbyć w ogóle, chyba naprawdę nie powinien się zaliczać. Że na ta.
No dobra, jedziemy z drugim spotkaniem, bez zmian w składzie, tylko z większą nadzieją na to, że będzie lepiej. Pierwszy mecz kompletnie nie po mojej myśli, jeden strzał przeciwnika i dwa gole. Young, Wilshere, Walcott, Kościelny, Cahill, Azpilicueta. Niedobrze, niedobrze. Jedziemy z tematem, drugie spotkanie dzisiaj i oby poszło mi lepiej. Ale ładnie chciał... Co tu się wydarzyło? Co tu się stało w tym momencie? Ale pięknie! Jaka brameczka! Sorry, gościu. Sorry, tam był faul. Poszedłem dalej. Taka wrzutka. Widziałem, że tam wychodzi na pozycję. I czy to czasem nie był Herrera? Napiętnowany przeze mnie w poprzednim meczu. Teraz pięknie pokazał się i mamy 1-0 w 8 minucie. Dobrych zawodników, którzy są w stanie zmienić obraz gry, tak jak teraz. Ale trap na posterunku, teraz nie możemy... Sporo szczęścia miałem w tej sytuacji, naprawdę sporo szczęścia. Castro! No i co zrobił Castro? Co zrobił Castro w tym momencie? Odprowadził tą piłkę wzrokiem. No i to powinna być bramka. O Jezu, dobitka, Delfa, zupełnie niecelna. Bardzo fajna akcja. Bardzo fajna akcja. No i mamy koniec pierwszej połowy. Mam tylko 4 strzały, 2 celne. 54 posiadania piłki, wygrywam 1-0. Zobaczymy, jak to będzie w drugiej połowie. Dobra, jedziemy z drugą połową. Na razie wygrywam 1-0, ale jest to naprawdę wynik taki, bym powiedział, papierowy. Może się zmienić w każdej chwili, żeby to się nie skończyło źle, ale na szczęście... Tak, na szczęście popełniłem błąd. Mój przeciwnik też popełnił błąd i ja znowu popełniłem błąd, żeby na pewno oddać mu tą piłkę. No i nie wiem, co zrobił. O Boże, ile miałem szczęścia. Ale co robi już drugi mecz z rzędu, co wyprawia moja obrona, to jest dla mnie niepojęte. Oj, to może być bramka. I to jest bramka. 1-1 w 85 minucie. Samuel Eto'o ograł moją obronę, jakby byli dwuletnimi dziećmi, strzelił. Bezpłciowe spotkanie, bezpłciowe. 8 minuta, teraz 86 i mamy 1-1. Może, no i kolejne niecelne podanie. Koncert niecelnych podań. No i bramka. W ciągu 5 minut przegrałem spotkanie. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Przychodzi mi tu na myśl parę określeń na sposób mojej gry. Ale no, nic mi nie wychodzi. Nic, nic. Nie potrafię przejść jednego zawodnika nawet. Obrona to jest jakaś żenada. Przegrałem 2 z rzędu po prostu po tak żenującej grze, że nie jestem w stanie tego opisać. Na razie zostajemy w strefie spadkowej w lidze 9. No i... Nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze. Spuszczone głowy, no nie dziwię się, bo... Nie, no nie bójmy się tego słowa, no. Grałem jak ciota. Grałem po prostu jak ciota. Teraz zobaczmy sobie statystyki. Tak, trap zawodnikiem meczu. Jedyny, który w ogóle coś tam wykonywał. 8 strzałów, 6 celnych. 2 razy więcej strzałów mojego przeciwnika. Ale te statystyki nie oddają tego, jak słabo grałem w tym meczu. 2 porażki w lidze 9. Czeka mnie chyba mocna przebudowa składu, bo jestem zażenowany tym, co pokazałem dzisiaj. No cóż, troszeczkę w smutku żegnam się z wami. No mam nadzieję, że po świętach będzie lepiej, bo dzisiaj to nie, nie. 4 przegrane mecze z rzędu. No nic, do usłyszenia.